Witajcie, moi drodzy, tutaj z tego zaśnieżonego mojego ogrodu w Ontario. Zobaczcie, jak natura nas dzisiaj obdarzyła, jakim pięknem. A padało prawie całą noc i dzisiaj jest tak właśnie. No i z okazji, że zbliżają się święta, dlatego że Wigilia już jutro, chciałam życzyć a wszystkim tutaj i w Polsce, jeszcze nie wiem, w jakichś innych krajach. A wesołych świąt, Merry Christmas, a żeby spełniły Wam się wszystkie zamiary na nowy rok i żeby ten nowy rok był dla wszystkich szczęśliwy i zdrowy. Także pozdrawiam Was gorąco z mojego ogrodu. Choinki, które są niby miniaturowe, które sadziłam już bardzo, bardzo dawno, ale robią się coraz większe. Nie jest zimno, jest akurat tak sam raz. Fajna pogoda na spacery. Moje sąsiadki dąb, który zawsze rzuca liście na wiosnę i robi straszny bałagan. Mieszkamy w takiej starej części Waterloo, która jest bardzo blisko centrum, dosłownie 5 minut na piechotę. Także domy są dosyć takie mniejsze i każdy jest z nich inny. Ups. Śnieg mi się zapada pod nogami. No i tu jest nasz domeczek. Ostatnie zakupy przed świętami, no i trzeba będzie się zabrać za gotowanie niestety, bo służących to tutaj nie ma. Się pochwalić, jakie upiekłam makowce, chociaż ja z reguły raczej nie piekę, ale takie wyszły. No bad, trochę pękły, popękały, trochę popękały, ale ogólnie jest no bad, nie? Tak na kogoś, kto nie piecze. Na cieście drożdżowym muszę podać.